moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek Gambias Eros. Są to słuchawki przeznaczone dla graczy, zapewniające dźwięk także w wirtualnym Surround 7.1, mające kosztować jakieś 250 zł, chociaż znając życie, pewnie będzie można je kupić już za jakieś 200 zł. Powiem Wam tak, pierwsze wrażenia, które te słuchawki na mnie zrobiły, nie były pozytywne. Dostałem słuchawki wykonane bardzo plastikowo, wręcz można powiedzieć, że tandetnie. Dlatego słuchawki naprawdę ciężkie, ponieważ ich waga bez kabla wynosi jakieś 328 gram, czyli naprawdę sporo. Natomiast powiem Wam, że po kilku dniach testów te słuchawki naprawdę sporo zyskały w moich oczach. Oczywiście wady pozostały, natomiast zyskały bardzo dużo plusów. Zacznijmy od tego, moi drodzy, że są to słuchawki na USB, czyli posiadają własny układ dźwiękowy, co jakby nie było zaoszczędza nam pieniędzy, na przykład na dokupowaniu dodatkowej karty dźwiękowej do komputera. Ponieważ jeśli mamy na płycie głównej zintegrowany układ dźwiękowy typu Realtek, to gwarantuję Wam, że takie słuchawki ze swoim układem zagrają nam lepiej. Inaczej ma się sprawa, jeśli mamy dobrej jakości Xonara albo kartę Sound Blastera w komputerze lub jakąś kartę zewnętrzną, wtedy takie słuchawki w porównaniu z dobrymi słuchawkami na mini jackach mogą troszeczkę przegrać rywalizację. Natomiast na początek troszeczkę danych technicznych. Częstotliwość przenoszenia jest tutaj standardowa, ponieważ jest to od 20 Hz do 20 kHz, czyli najczęściej spotykane pasmo w przypadku słuchawek dla graczy. Czułość wynosi jakieś 100 dB, a słuchawki wyposażone są w 40 mm neodymowe magnesy. Posiadają także mikrofon przypięty na stałe. Zobaczcie teraz bardzo fajną rzecz w tych słuchawkach. Kabel. Kabel jest tutaj naprawdę dobrze zabezpieczony, ponieważ ten oplot jest gruby, a jednocześnie kabel jest elastyczny. A więc ten element bardzo, bardzo mi się podoba. Oczywiście kabel zakończony jest pozłatanym wtykiem USB, jak to powinno być w szanujących się słuchawkach dla graczy. Tak więc ten oplot jest naprawdę świetnym elementem zestawu i kolorystycznie też bardzo pasuje do całego headsetu. Mamy też organizer, taki paseczek z rzepem, żeby sobie spiąć nadmiar kabelka. Kabel ma aż 3 metry, więc spokojnie wystarczy, a nadmiar sobie bardzo fajnie zorganizujemy. Tutaj mamy pilota. Pilot nie powala, wygląda troszeczkę tandetnie, po prostu taki plastik, natomiast jest funkcjonalny. Mamy na nim kilka diod. One się świecą tak cały czas, niestety nie podpowiadają za dużo. I mamy przyciski. Ciszej, głośniej. Jak słyszycie, ciszej jest cichym przyciskiem. Głośniej, zdecydowanie głośniejszym. Nie wiem, czy taki był zamysł twórców, czy po prostu jeszcze są mało wyrobione. Jak widzicie, skala się nie zmienia, więc te diody są po prostu ozdobą. Mamy także wyłączenie mikrofonu. Też nam ta lampka nie gaśnie, nie zmienia koloru, więc nie daje nam to podpowiedzi. Szkoda, ponieważ jeśli na przykład mamy mikrofon włączony, powinna być zielona, jak wyłączony czerwona, a tak musimy niestety po prostu sprawdzić, czy mamy włączony, czy nie. I kolejny przycisk to jest wyłączenie całego dźwięku, czyli po prostu możemy w jednej chwili wyłączyć muzykę czy grę. Tak więc pilot budzi takie średnie wrażenia. Fajnie, że jest, funkcjonuje dobrze, wygląda tak sobie. Co do samych słuchawek, no jak widzicie, są naprawdę masywne, jest to naprawdę bardzo duży headset, też niestety ciężki. Jak dla mnie słuchawki powyżej 300 gram to już jest waga nie dla mnie. Ja wolę takie pomiędzy 150 a 250 zdecydowanie. Natomiast zobaczmy sobie, jak one wyglądają. Pałąk górny mam naprawdę szeroki, masywny, zobaczcie. Jest on też dość elastyczny. Widzicie tu zapewne logo Gambiasa. Od spodu mamy wielką poduchę podzieloną na 4 sekcje. Jest dość miękka, obita ekoskórą. Mamy też czerwone elementy zdobiące. Także te słuchawki się naprawdę mocno rozszerzają, a że same w sobie są bardzo duże, będą pasować na każdego gracza. Martwimy się trochę o młodszych graczy, ponieważ dla nich mogą być po prostu za duże. Prowadnice, moi drodzy, no cóż, sam plastik niestety. Natomiast trzyma się to wszystko jako tako i są dość grube prowadnice, więc myślę, że złamać ich nie będzie aż tak łatwo. Potem zaczyna się niestety błyszczący plastik. Widzicie logo Erosa, logo Gambiasa i mnóstwo odcisków palców. To niestety się bardzo brudzi. Wygląda fajnie z daleka, ale z bliska jest niestety tragedia. We wnętrzu za to widzimy matowy plastik,
w środku kolor czerwony, czyli taka jakby obudowa samych nauszników. Generalnie wygląda to fajnie, tylko ja bym nie dawał tutaj niestety błyszczącego plastiku, ale producent go zastosował, więc będziemy musieli zadbać o ich czystość. I widzicie mikrofon. Mikrofon możemy sobie odgiąć w ten sposób, więc wtedy za bardzo nie przeszkadza. Jeśli go przemieszczamy, to robi to tak skokowo, więc możemy go precyzyjnie wyregulować. Jest dość duży i powiem Wam, że nagrywa bardzo, bardzo fajnie. Będziecie to zresztą za chwilkę słyszeć. Ok, moi drodzy, zrobimy sobie teraz test mikrofonu. Odpalam nagrywanie i w tej chwili nagrywam przy takim normalnym, nazwijmy to, trybie. Teraz możemy zwiększyć jeszcze wydajność mikrofonu. Cały czas mówię tak samo, nie zwiększam siły głosu, natomiast widzę już, że nagrywanie jest dużo, dużo głośniejsze. Mam jeszcze coś takiego jak Mix with Wave. Zobaczmy, co to nam da. Przetestujemy to przez chwilę, także teraz wyłączymy wzmocnienie mikrofonu i zobaczymy teraz, jak się nam nagrywa. Myślę, że mikrofon wyłapuje to całkiem dobrze w tej chwili. A teraz możemy pobawić się jeszcze innymi ustawieniami. Zakładka Magic Voice. Włączamy sobie echo mikrofonu. Czyli po prostu w tej chwili słyszę się w mikrofonie. Mamy funkcję Magic Voice, gdzie możemy zmieniać sobie głos. Ok, teraz mam normalny głos. Możemy zmienić się w potwora. To kiedyś testowałem w przypadku innych słuchawek. Wychodzi to naprawdę fajnie. Mamy też taką komiksową postać, która ma dość zabawny głos. Mamy także do wyboru głos mężczyzny. Możemy także w jednej chwili stać się kobietą. Jeśli chodzi o ruchomość muszli, to widzicie, że mają one troszeczkę luzu. Kabel wychodzi z lewej muszli. No i dochodzimy do bardzo fajnego elementu słuchawek, czyli samych nauszników. Jak widzicie, w środku mamy taki materiał jakby z siatką i mamy naprawdę bardzo dobre wypełnienie nauszników. Jest go sporo i jest bardzo mięciutkie. Obite to wszystko jest bardzo przyjemną w dotyku skórą. A same przestrzenie są na tyle duże, że chowają się tutaj całe uszy. Tak więc te słuchawki nie cisną uszu i naprawdę pomimo swoich ogromnych rozmiarów i ogromnej wagi zapewniają świetny komfort. Moi drodzy, jeśli chodzi o dźwięk, to powiem Wam, że jest naprawdę dobrze. Mamy tutaj dwie opcje. Możemy korzystać z nich jako ze słuchawek stereo lub jako ze słuchawek wirtualnych, zapewniających dźwięk od 4 do 8 kanałów. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o stereo, zdziwiłem się, bo jest naprawdę dobrze. Te przetworniki dają sobie radę z większościami gatunków muzyki i odtwarzają tą muzykę naprawdę dość dobrze. O dziwo, nawet tony wysokie dają się posłuchać, środkowe są naprawdę czyste i mamy też przyjemny bas, lekki, nie zagłuszający reszty, taki dość umiarkowany, ale jednak wyczuwalny. A więc to jest bardzo fajne. Natomiast kiedy odpalimy sobie oprogramowanie, które szczerze mówiąc wygląda kiepsko, ale jest jakoś tam w miarę funkcjonalne. Wirtualne efekty w grach są po prostu niezastąpione i sprawdzają się świetnie. Oczywiście każdy ustawi to po swojemu, natomiast na wirtualnym polu bitwy nie będziecie mieli żadnych problemów z lokalizacją przeciwników. No i moi drodzy, szybkie podsumowanie Gambias Eros. Headsetu dla graczy mającego kosztować jakieś 250 zł. Moim zdaniem wady tego headsetu. No, ja nie lubię headsetów dużych i ciężkich. Tutaj mamy headset duży, ponad 300 gramów wagi, czyli dla mnie to niestety jest za dużo. Natomiast headset mimo wszystko wygodny, bardzo, bardzo dobrze grający i przy odtwarzaniu muzyki, i przy graniu w gry. No i posiadający naprawdę świetny mikrofon. Przy okazji układ dźwiękowy USB pozwoli nam także zaoszczędzić pieniądze na zaopatrzaniu się w dodatkową kartę dźwiękową do komputera. Więc te słuchawki budzą we mnie troszeczkę kontrowersji, ponieważ mają kilka naprawdę ogromnych zalet, ale kilka rzeczy ja bym w nich zmienił. Chociażby nie tyle błyszczącego plastiku, ale co kto lubi. Tak więc, jeśli zainteresowały Was te słuchawki i chcecie dowiedzieć się więcej, zapraszam na portal wideotesty.pl do pełnej recenzji. Tam sobie o nich poczytacie, będziecie mieli dokładne specyfikacje techniczne, a także linki do sklepów, gdzie można je sobie poszukać. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!